sponsorem programu są Militaria.pl. Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia z WarNews.pl. Izrael. Zniszczenie zbudowanej przez Hamas podziemnej sieci tuneli, która jak się uważa ma długość większą niż sieć londyńskiego metra, jest tym, co zdecyduje o sukcesie izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy lub jej braku. Sieć tuneli zapewnia schronienie się najważniejszym przywódcom i bojownikom Hamasu. Uważa się, że większość z nich przetrwała pod ziemią prawie 8 tygodni nieustannych ataków izraelskich. Tunele, niedostępne dla dronów i odporne na wiele innych możliwości Izraela, w tym ataki powietrzne, są również miejscem, gdzie Hamas przechowuje swój arsenał pocisków, a także ponad 130 zakładników. Niemcy. Nie ma czasu na gierki, powiedziała podczas swej wizyty w Lublanie minister spraw zagranicznych Niemiec. Komentując groźbę Węgier zablokowania rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Na krytykę zareagował szef węgierskiej dyplomacji, podkreślając, że Budapeszt nie zmieni swojego stanowiska. Do krytyki stanowiska zajętego przed szczytem Unii Europejskiej przez Viktora Orbana przyłączyła się w Lublanie także Tiana Fajon, minister spraw zagranicznych Słowenii. Nie akceptuję szantażu, stwierdziła, dodając, że kraje podejmujące wysiłki do wstąpienia do Unii Europejskiej nie mogą stać się ofiarami polityki krajowej. Liban. Wyrażamy ubolewanie w związku z incydentem skutkującym śmiercią libańskiego żołnierza, lecz podkreślamy, że nie mieliśmy zamiaru atakować sił zbrojnych tego kraju. Działaliśmy w samoobronie w odpowiedzi na ostrzał dokonywany przez Hezbollah z libańskiego terytorium, poinformowała izraelska armia. Uderzenie, przeprowadzone na południu sąsiedniego państwa, miało na celu wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia zidentyfikowanego z Libanu ze znanego wcześniej miejsca wystrzeliwania pocisków i punktu obserwacyjnego, wykorzystywanego przez Hezbollah, wyjaśniło izraelskie dowództwo, którego komunikat przytacza agencja Reutera. We wtorek armia Libanu poinformowała o pierwszym przypadku śmierci żołnierza z tego państwa w wyniku izraelskiego ostrzału od 7 października, czyli od początku wojny Izraela z Hamasem. Stanowisko sił zbrojnych w Al-Adayas zostało zbombardowane przez wrogie wojsko izraelskie. Zginął jeden żołnierz w stopniu sierżanta, trzech doznało obrażeń, przekazała libańska armia w swoim komunikacie. Ukraina. W obchodzonym w środę Dniu Sił Zbrojnych Ukrainy prezydent tego kraju, Wołodymyr Zełenski, złożył hołd żołnierzom poległym w wojnie z Rosją i zapewnił, że walka z agresorem będzie trwała do ostatecznego zwycięstwa oraz do odzyskania legalnych granic państwa ukraińskiego. Sytuacja nie jest prosta, ale idziemy do przodu i jakby tam nie było trudno, dojdziemy. Do naszych granic, do naszych ludzi, do naszego sprawiedliwego pokoju, wbrew wszystkiemu, razem z wami i dzięki naszemu narodowi i naszym siłom zbrojnym, powiedział prezydent w swoim wideo wystąpieniu. Zełenski wygłosił swoje orędzie na żywo, idąc po ulicy Chruszewskiego w dzielnicy rządowej w Kijowie i witając się z napotkanymi przechodniami. Droga prowadziła od jego siedziby przy ulicy Bankowej do placu Michajowskiego, gdzie szef państwa złożył wieniec przed ścianą pamięci poległych obrońców Ukrainy. Życzenia z okazji Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy złożył również ich naczelny dowódca, generał Walerii Załużny. Ukraina nie poddaje się dzięki wam i dzięki wam przekonuje się kolejny raz, jakby nie było nam ciężko, to z pewnością nie będziemy się wstydzić, oświadczył. Stany Zjednoczone. Donald Trump stwierdził: nie będę dyktatorem poza pierwszym dniem, gdy zamknę granicę i będę wydobywać ropę naftową, powiedział w wywiadzie w telewizji Fox News. Polityk dodał też, że nie sądzi, by prezydent Joe Biden dotrwał do przyszłorocznych wyborów. Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie publicysty Fox News, który chciał się upewnić, że były prezydent nie zamierza nadużywać władzy przeciwko swoim przeciwnikom politycznym. Za wyjątkiem pierwszego dnia, powiedział Trump. Kocham tego gościa. Pyta mnie, nie będziesz dyktatorem, prawda? Ja odpowiadam, nie, nie, nie. Poza pierwszym dniem. Chcę zamknąć granicę i wiercić, 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 dodał były amerykański prezydent. Pytanie dziennikarza odnosiło się do wcześniejszych słów Trumpa, który oznajmił wyborcom, że będzie ich zemstą, a później twierdził i zapowiadał wypalenie komunistów, marksistów, którzy żyją jak robactwo. Stany Zjednoczone.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie odwołał spotkanie online z amerykańskimi senatorami. Podczas przemowy miał powalczyć o miliardy dolarów pomocy dla ukraińskiego wojska, jednak nagle przekazano, że do rozmowy nie dojdzie. Zełenski nie był w stanie przybyć. Coś stało się w ostatniej chwili, mówi przywódca senackiej większości w USA. Z kolei szef ukraińskiego MON stwierdził, że jest to wojna, a sytuacja nagle się zmieniła. Rozmowa, którą Wołodymyr Zełenski chciał odbyć z amerykańskimi senatorami, miała być szansą na przełamanie patowej sytuacji z funduszami na wsparcie Ukrainy. Biały Dom apeluje do Kongresu o uchwalenie funduszy dla Kijowa od połowy października, jednak do przełomu wciąż nie doszło. O tym, jak poważna jest sytuacja, informowała również szefowa Biura Budżetu i Zarządzania w Białym Domu, która wskazywała, że skończyły się pieniądze dla Ukrainy i prawie skończył się już czas. Polska. Protest przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej wciąż trwa. Głos w tej sprawie zabrała wicepremier Ukrainy, minister do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Iryna Wereszczuk. W ostrych słowach skrytykowała działania Polski oraz Unii Europejskiej. Polacy wzięli ukraińską gospodarkę jako zakładnika, napisała w mediach społecznościowych. Iryna Wereszczuk wskazała, że jej zdaniem nadszedł czas, by partnerzy Ukrainy podjęli decyzję w sprawie blokady gospodarczej wobec Ukrainy. Samą blokadę określiła mianem haniebnej. Podkreśliła również, że jeżeli Ukraina, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, NATO i Polska nie potrafią rozwiązać tego problemu, to w jaki sposób siły zbrojne Ukrainy mają poradzić sobie z pokonaniem Federacji Rosyjskiej? Protestujący na granicy polsko-ukraińskiej przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego. Zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich rzetelnej kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Turcja. Jako prezydent Turcji zrobiłem już to, co do mnie należało, jednak mam też swoje oczekiwania. Stany Zjednoczone powinny podjąć kroki, które doprowadzą do sprzedaży mojemu krajowi myśliwców F-16, powiedział turecki prezydent Erdogan, komentując przekazanie parlamentowi do ratyfikacji wniosek Szwecji o akcesję do NATO. Rząd w Ankarze od dawna zabiega o zgodę Kongresu Stanów Zjednoczonych na zakup 40 myśliwców F-16 w najnowszej wersji i możliwość zmodernizowania kilkudziesięciu starych maszyn tego typu. W ogłoszeniu aprobaty Erdogana dla akcesji Szwecji przedstawiciele administracji prezydenta Joe Bidena zapewnili, że Biały Dom w pełni popiera sprzedaż myśliwców. Transakcję blokował były już szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Bob Menendez, najgłośniejszy w Kongresie USA krytyk Turcji i zwolennik Grecji. Amerykańska prokuratura federalna oskarżyła w październiku Mendeza o działanie w charakterze agenta egipskich władz. Izrael. Armia izraelska zażądała, aby Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża uzyskał dostęp do zakładników uprowadzonych 7 października i przetrzymywanych przez Hamas. Każda minuta w niewoli zagraża życiu zakładników, oświadczył rzecznik armii Daniel Hagari, przekazała agencja AFP. Społeczność międzynarodowa musi działać. Czerwony Krzyż musi uzyskać dostęp do porwanych. Izrael od początku kryzysu domagał się od międzynarodowej organizacji większej aktywności i skuteczniejszych działań. Minister spraw zagranicznych Izraela powiedział podczas spotkania z prezeską MKCK, do którego doszło w ostatnich dniach października, że Czerwony Krzyż straci prawo istnienia, jeżeli nie dotrze do uprowadzonych Izraelczyków. Litwa. Dzieci rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza otrzymały paszporty Litwy i mogły ich użyć, by pomóc ojcu uniknąć sankcji. Takie informacje przekazały litewskie media. Litewskie media powołują się na ustalenia litewskiego portalu śledczego Siena i międzynarodowej sieci dziennikarzy śledczych, informującej o przypadkach przestępczości zorganizowanej i korupcji. Informacje o litewskich paszportach dzieci Abramowicza dziennikarze znaleźli w ujawnionych w wyniku wycieku dokumentach cypryjskiej firmy Merti Servus, która obsługiwała przez lata interesy rosyjskiego oligarchy. Korea Północna. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un skierował do kobiet zebranych na 5. Kongresie Matek apel o rodzenie większej liczby dzieci, poinformowała północno-koreańska agencja prasowa KCNA, publikując nagranie, na którym dyktator ociera z twarzy łzy. Organizacje międzynarodowe zwracają uwagę, że spadek liczby urodzeń związany jest z panującym głodem i ciężką sytuacją ekonomiczną obywateli. Według danych Funduszu Ludnościowego ONZ, współczynnik dzietności w Korei Północnej, czyli liczba dzieci, które kobieta urodzi w ciągu życia, wynosi obecnie 1,8, co wskazuje na trend spadkowy.
Polska. Podczas lotu szkoleniowego samolotem M346 Bielik doszło do incydentu. Pilotowi udało się bezpiecznie wylądować na lotnisku bazy wojskowej w Dęblinie. Według dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych miało miejsce niekontrolowane oddzielenie się owiewki. Do czasu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zdarzenia loty na samolotach M346 zostały wstrzymane. Ukraina. Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości do 175 milionów dolarów. Obejmować on będzie amunicję do obrony powietrznej, amunicję do zestawów HIMARS, amunicję artyleryjską, a także pociski przeciwradarowe, pociski przeciwpancerne oraz sprzęt do ochrony infrastruktury krytycznej. Polska. 15 grudnia nastąpi oficjalne ukończenie budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Jest to ostateczny termin i tego dnia baza uzyska pełną zdolność operacyjną. Baza w Polsce wchodzi w skład europejskiej części systemu antybalistycznego EPAA, chroniącego stary kontynent przed pociskami krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu. Poza obiektem AEGIS Offshore w Redzikowie pozostałymi składowymi systemu są bliźniacza baza w Rumunii, kilka niszczycieli rakietowych stacjonujących u wybrzeży Hiszpanii, stacja radiolokacyjna znajdująca się w Turcji oraz centrum dowodzenia na terenie bazy lotniczej Ramstein w Niemczech. Po uzyskaniu zdolności operacyjnej baza w Redzikowie przejdzie do etapu ostatecznych testów. Jeśli zakończą się one pozytywnie, obiekt zostanie przekazany do dyspozycji na... Dziękuję, że byliście z nami i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Sponsorem programu były Militaria.pl.